Alkoholizm to choroba. Narkomania to choroba. Uzależnienie od hazardu to też choroba. Skoro uzależnienie to choroba, to jaki jest jego mechanizm? Przecież alkoholizmu nie diagnozuje się po kaszlu, a seksoholizmu po katarze. Żeby to lepiej zrozumieć, wyobraźmy sobie pacjenta, który trafia do szpitala po wypadku. A na jaki oddział? Na ortopedię. A jaki miał wypadek? Samochodowy, brawurowa jazda. Czyli jest w szpitalu na własne życzenie? A czy możemy się zająć pacjentem? Zatem nasz pacjent ma połamane kości i odczuwa uciążliwy ból. Bezustannie o nim myśli. Czasem o nim zapomina, ale potem poruszy się i znów ból o sobie przypomina. Patrzy w telewizor, ale tylko trochę, bo nawet patrzenie boli. Przychodzi rodzina, dzieci, a on nie może się doczekać, jak sobie wszyscy pójdą, bo wszystko boli. Ból stawia człowieka obok własnego życia. Łatwo to sobie wyobrazić? Tak. Łatwo zrozumieć mechanizm? No pewnie. Zatem teraz zamieńmy ból na przyjemność, karę na nagrodę. Bo w nałogu głównym bohaterem jest układ nagrody w mózgu. Główną rolę w tym układzie odgrywa dopamina, czyli neuroprzekaźnik, dzięki któremu czujemy się zadowoleni, szczęśliwi i w ogóle super. Dopaminą mózg nagradza nas za coś, co według mózgu jest dobre dla naszego organizmu, rodziny, społeczeństwa. Na przykład dopaminą jesteśmy nagradzani po dobrym posiłku, albo po jakiejś aktywności fizycznej, albo po seksie. Problem w tym, że niektóre substancje lub nawyki mogą oszukiwać nasz mózg i wywoływać wydzielanie dopaminy, chociaż same są dla człowieka szkodliwe, na przykład narkotyki, alkohol czy hazard. Można nawet zrozumieć sposób, w jaki te substancje i zachowania oszukują. Niektóre narkotyki pobudzają, więc mózg uznaje, że pomagają walczyć z zagrożeniami. Daje w nagrodę dopaminę. Alkohol rozluźnia, uspokaja, znosi stres, ułatwia kontakty społeczne. Mózg to docenia i daje dopaminę. Problem w tym, że mózg nie rozróżnia między dobrymi a złymi środkami do dobrostanu. Ale jak dopamina i cały układ nagrody mogą wpędzić w uzależnienie? Układ nagrody ma taką władzę w naszej głowie, że może sprawić, że podporządkujemy mu swoje całe życie. Bo lubimy, jak jest miło i lubimy dostawać prezenty. Gorzej, jak staje się to naszym jedynym nadrzędnym dążeniem. To tak jak nastolatek, który dostaje co jakiś czas pieniądze od babci i rodziców. Zatem naszemu nastolatkowi wpadają jakieś pieniądze. On już wie, jak tą kasę wydać, ale nie o to chodzi. Dostaje tu stówkę, tu dwie, tu 50, za nic, bo jest młody, bo potrzebuje i tak dalej. To, że dostaje pieniądze tak po prostu, to nic złego. To, że je wydaje, też nie. Problem zaczyna się, jak lata lecą, on staje się dorosły, ale tak przyzwyczaił się do tych pieniędzy za nic, że nie chce się usamodzielnić, iść do pracy. Po co szukać, po co się męczyć, skoro można dostać to, co trzeba od tak, po prostu, szybko i skutecznie. Tak samo nasz mózg.
Z czasem może się przyzwyczaić do przekomanej stymulacji układu nagrody. I skoro może tą stymulację osiągnąć szybko i prosto, to dąży do tego, jak często to możliwe. A kiedy tego nie ma, to się buntuje i wtedy robi się źle. Wtedy trzeba podjąć leczenie. A że proces wpadania w nałóg przypomina stopniowe naginanie drzewa, to nie można tego odwrócić jedną tabletką. Trzeba rozpocząć terapię. Ale jak się leczy różne nałogi? I jakie uzależnienia mogą nam zagrażać? O tym porozmawiamy kiedy indziej. Dlatego oglądajcie moje filmy, żeby nic nie przegapić. A tymczasem nie dajmy się zwariować. La la.